Szczęść Boże, drodzy ciemnogrodzianie i drogie ciemnogrodzianki. A nie, zaraz, tak się bawić nie będziemy. Jeśli mówię drodzy ciemnogrodzianie, to mam na myśli także ciemnogrodzianki i to nie jest żaden brak szacunku, od po prostu język dąży do zwięzłości i prostoty przekazu, jak mnie uczono jeszcze na studiach, a nie do komplikowania sobie życia. Ciemnogrodzianki o tym wiedzą, w przeciwieństwie dodam z Jasnogrodu, gdzie panuje powszechne oświecenie i legion zaimków osobowych. A legion to wiadomo kto to jest. A jeśli ktoś nie wie, to niech zajrzy sobie do Ewangelii. Wiadomo, Ciemnogród, Ewangelia, Ciemnogród. Pierwszy eksperymentalny jeszcze odcinek z cyklu z okien Ciemnogrodu, a w Ciemnogrodzie wiadomo, czarna koszula, prawda, faszyzm, przemoc domowa, żona poddana mężowi, nic, tylko modli się na różańcu, pierze, gotuje i podaje kapcie, a mąż siedzi i ogląda telewizję z puszką piwa. Patriarchalny oprawca albo bije się po plecach batem nosząc włosiennicę. Żono, notabene, gdzie są moje kapcie i co z tą puszką piwa? I obiad? A, nic nie słychać, gdzieś poszła. No nic, może robi pranie w tej bali, co tam nad rzeką, albo, no nie wiem, może poszła na zakupy. Ale tak notabene piwa nie znoszę, wolę dobre winko, żadne tam piwo. O czym to mówiłem? Aha, ja, ciemnogrodzianin, postanowiłem stawić opór. Otóż komunę już przeżyłem i widzę niestety powtórkę z rozrywki. Choć młodzieży chyba się zdaje, że nie ma z komuną, nie ma z tym nic wspólnego i jest bardzo postępowa i do przodu. Tak do przodu, że jej z tyłu zabraknie, a w dzisiejszych czasach to coraz bardziej ten tył trzeba chronić. Nie, droga młodzieży, nie jesteście do przodu, myśmy to już przerabiali, mam to cholerne poczucie déjà vu, czy déjà vu, czy jak się to tam wymawia, ciągle mam z tym wątpliwości. Jak się nie przebudzicie, nie walniecie się jakąś deskorolką, czy na czym tam dzisiaj jeździcie, jakąś hulajnogą mocno w czoło, to się obudzicie w PRL bis i w nowym Związku Sowieckim. Tyle tylko, że republik europejskich. Nie będzie wprawdzie czerwonej flagi, ale będzie tęczowy sztandar, co w sumie na jedno wychodzi. Można puścić się takiego samego pawia. Może bardziej kolorowo będzie, ale ostatecznie zamordyzm ten sam. Nie wierzycie? To zerknijcie do podręczników historii, których chyba nie czytacie, skoro w te genderowe bzdury wierzycie. Przedtem wyzwalano klasę robotniczą, dzisiaj wyzwalają homoseksualistów i kobiety spod patriarchalnego ucisku. Przedtem były pochody pierwszomajowe, dzisiaj pochody dumy gejowskiej, na czele których chciałby stanąć w przyszłości przyszły prezydent Polski Trzaskowski. I które to pochody dumy gejowskiej po polsku właściwiej należałoby określać mianem zwykłej pychy. Przedtem cenzurowano prasę i książki, dzisiaj cenzurują internet, te wszystkie YouTube, Facebooki i Twittery. A nie, przepraszam, wróć, Twittery obecnie nie. Dzięki temu mogliśmy się przekonać, notabene, że film dokumentalny What is a Woman Matta Walsha obejrzało, proszę Państwa, ponad 180 milionów widzów, a przynajmniej tyle miał odsłon. Wiedzieliście o tym? Dowiedzieliście się o tym z tych waszych TikToków, TikTaków, czy jak one się tam nazywają, i od tych waszych ściemniaczy, którzy mają jeszcze korzenie w PRL-u, tych różnych owsiaków, tych wojewódzkich czy innych powiatowych. Twitter to teraz trochę taki drugi obieg, trochę. W mediach głównego ścieku, informując o całym zamieszaniu wokół tego filmu, może kiedyś wam jeszcze o tym opowiem, starano się
unikać wymieniania nazwy filmu. Gdybym tego nie zobaczył, to bym nie uwierzył, ale to prawda. To można sprawdzić, są nagrania. Te słynne czołowe stacje telewizyjne w Stanach Zjednoczonych, tych samych Stanach Zjednoczonych, które dla mojego pokolenia były synonimem wolności, te słynne stacje to cenzurowały. No i cóż, to tyle na dzisiaj. Siema. A gdzie tam? Wróć. Żadne siema. I nie żadne rób ta co chce ta, róbcie tylko dobro, nie popierajcie mordowania dzieci nienarodzonych, bo to czyste okrucieństwo, barbarzyństwo i składanie ofiar Molochowi. Nie wiem w ogóle jak możecie się na to nabierać, na te jakieś slogany o zlepku komórki. To jest niewinne dziecko, dziecko, które nic nikomu nie zrobiło, które jest kompletnie bezbronne. Użalacie się nad jakimiś pieskami, jakimiś kotkami, jakimiś ptaszkami. Lubię ptaszki, dokarmiam w zimie, ale to jest jednak człowiek, mały człowiek, który jest bezwzględnie, niemiłosiernie szlachtowany za nic. A więc nie rób ta, co chce ta, idźcie do nieba i z Panem Bogiem.